Siema, z tej strony AMWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się na Ferrainie i jest ze mną dzisiaj Czorny, czyli Yahimozo, elo! Czorny, ja, dzień dobry. Siemanko, ej stary, akcja jest taka, że generalnie dzisiejszy film zaczynamy bardzo mocno, ponieważ dostałem informację od tajnych służb Ferrainy, że ktoś mnie okrada, czaisz? Ja wiem chyba kto. Ktoś mnie okrada, patrz. Wiem chyba kto, patrz. Nie mów kto. Zenek. To Zenek. Zenek, to czyli ta kura. Zabiję go! Zabij! Dobra, zabiłem go! Nie okrada. Generalnie patrzcie, co tutaj się dzieje. Za Zenkiem zostawcie łapkę w górę pod filmem Marcina. co jest? Łapeczkę, jeżeli tęsknicie i znijcie tak, w komentarzach. Dokładnie, co to jest? Dokładnie. No stary, właśnie ktoś mnie okrada w sklepie. Do tego przejdziemy mordy zaraz. Pierw tylko zbiorę te itemy, bo w sumie nie wiem, po co rozwalałem skrzynkę. No i generalnie będziemy musieli się w dzisiejszym filmie tym zająć, ale jeszcze przed tym chciałbym wam pokazać zmiany, jakie tutaj kurde nastały w moim domku, a jest ich dosyć dużo. Serio mocno z takim ponieważ... Ej, to wygląda jak w jakichś filmach, te podkopy stare takie, wiesz? Ej, bez kitu. Słuchajcie, na starcie chciałbym was zaprosić na live'y, ponieważ live'y są codziennie o godzinie 19, więc zapraszam. Subskrybujcie kanał i dzwoneczkujcie, to na pewno dostaniecie powiadomienie. Możecie zostawić łapę w górę, no i możecie wbijać na mojego Discorda, macie link w opisie. No i co, ej, Yahiho, pokażę ci, co poogarniałem live'y na live'ie. No live'y są sztos, stary, mordo, pa. Ho, ja pokażę ci, co na live'ie pobudowałem, pa. Tutaj normalnie masz drzwiczki wszędzie, w każdym pokoju masz drzwi. Takie, wiesz, automatycznie otwierane, nie? Automatycznie otwierane, możemy tak pobiegać, stary, bo to jest fajne. Bieganie w kółko jest bardzo fajne, lubię tak. Masz bardzo fajną piwnicę w ogóle, piwnicy. Ja wiem, stary, zaraz pokażę, no. Tutaj też mam fajne nowe drzwi. Poczekaj, tutaj bo się skończyłem, nie mogę przestać biegać, ziomku, no wiesz? Ja właśnie, ja tutaj biegam, stary, ja biegam na górze sobie tutaj, o, fajnie jest. U góry jest, też fajnie. Można? No, tutaj też można. Ej, to bardzo dobrze, fajne drzwi, inaczej, bardzo inaczej. Fajne drzwi, nie? No i generalnie te drzwi się pozmieniały. Tutaj się nic nie zmieniło. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zapraszam ogólnie, nie? Ale tutaj jest dużo ceny zmian. Za toalety też się nie zmieniły. Dalej ścinasz 8 tak, złotych ej, za stary, bieczkę. Ale stary, patrz, tutaj masz tego Bożenę, czyli kwiatka, stary. To jest hacjent, wiesz o co chodzi. Ej, i ten hacjent, no, robienia jak wychodzisz, wód. Jak wychodzisz, stary, to pachnie i tam w środku też pachnie, więc wiesz. Więc jest sika la foto, tego, mua! Gigi Amoroso, nie? No i tutaj zapach, się też pozmieniało, stary. Zapach to kupa na polu fiołków w takim razie. Dobra, tak? Tak, ale możemy skończyć temat kupy, bo myślę, że to jest mało interesujące. Okej. Generalnie, okay, stary. Piwnicę. Stary, tutaj też mamy dużo wejść. I jak możecie zauważyć, mamy tutaj okno na świat. Oh my gosh! Zbudowałem jak okno na świat. Wydałeś chyba miliard złotych na same półpłytki. Na tą LS, stary, ile zrobiłeś płytek? No stary, dużo. W całym domu jest bardzo dużo półpłytek. No i generalnie tutaj jest okno. Tutaj jest kolejne przejście, patrz stary, ja sobie zrobiłem boczne przejście z chaty, pa. Ej, podobają mi się te płytki, stary. Ej, muszę dobrze sobie jest, narobić, nie? Takich u siebie w ale domu. Pa, ej stary, patrz, wyjdź na zewnątrz, patrz jakie wejście, człowieniu. Klops. Wejście do piwnicy. Co oznacza ta tabliczka? Klops? No nie wiem, klops. Widzowie, możecie napisać na czacie klops. Będziesz to... W komentarzu, o kurde stary, a no ta streamer mi się odpalił, wiesz o co chodzi, nie? Tutaj mamy takie zarąbiste kurde krzaki, tutaj mamy enchanting i tutaj też w enchantingu mamy stare drzwi. Ale mi się podoba bardzo te okno na świat, to jest spoko pomysł bardzo. No mega, więc tak to się prezentuje pierwszy pokój, dużo zmian. Tutaj mamy, słuchajcie, kolejny pokój, tutaj mamy jacuzzi, patrz człowieku, to jest jacuzzi tylko... Shiftuj, daj shift, o. Patrz, i to jest jacuzzi czy Lera Utopia, tak się nazywa te generalnie jacuzzi. Tutaj można sobie posiedzieć i popatrzeć na top donatorów, na tablicę top donatorów, bo wiecie, można trafić na tablicę. Tutaj Osin wysłał wczoraj 440 zł i trafił na diamentowy blok na przykład, więc zapraszam na live, bo jest super zabawa. No bardzo i tutaj generalnie jacuzzi. Tutaj generalnie zrobiłem kolejny korytarz, schodzi się tu w dół i tutaj mamy pokój do alchemii, tak, jak możecie zauważyć, mam tutaj alchemię i myślę, że może na dzisiejszym live'ie o 19:00 może zaczniemy robić potki, to jest dobry pomysł, nie? Możemy, na... no ej, potki no, sztos, potki ej, to będzie dobry pomysł, więc tak to się generalnie prezentuje, ogólnie w komentarzach możecie pisać, co tutaj mogę wybudować, bo ja nie mam totalnie pomysłu, więc każdy komentarz będę doceniał, jak ktoś po prostu wpadnie na fajny pomysł i w sumie możemy sobie wyjść tym cave'em, stary, albo nie, bo teraz przejdziemy do bardzo ważnej rzeczy, stary, czyli ogarniemy, dokąd idą tory z itemami, które...
ktoś mi zabiera, stary, bo to jest bardzo ważne. Tak, to jest ważne. To jest bardzo ważne. Trzeba złodziejaszka ukrócić generalnie, więc... Ej, co jest? Ej, to są rozsuwane drzwi? Halo? Ej, coś się nie rozsunęły, stary. Nie działają. Nie działają, dobra. Więc generalnie w skrzynkach mamy itemy, więc ja proponuję tutaj, stary, zrobić tak, żeby... O, okej, dobra, stary. To jest bardzo ważna misja, Yahimozo, generalnie. Bo ktoś mnie okrada. Masz miecz jak coś? Mam, masz normalnie miecz? Bo ja nie wiem, czy nie będziemy musieli walczyć, wiesz, o co chodzi. Więc tak, musimy się przejść. Opa, tutaj, człowieku, pa. O co kurde jest? Możesz, stary, tak zrobić? O, i kliknij, no. Kliknij na ten, o, widzisz? Twyk. Ej, to ej, ja ogarnąłem to wcześniej, to jest straszne w ogóle, że się pojawiło, no, stary. Trochę tak, stary. Ej, generalnie widzę twoje stopy od spodu. Mordo, jak remontowałem dom. O, ej, kurde, pa! Się do mnie jeszcze raz, stary, odwróć się do mnie. Co jest? O co sorry, chodzi? Ej, patrz na moje stopy, ej, stary. Ej, co sorry, jest? Dobra, generalnie jak remontowałem, stary, pokój, to tutaj rozwaliłem tory przez przypadek i właśnie widziałem tą instalację i stwierdziłem, ej, halo! Co tu, to coś tutaj nie gra, więc idziemy sobie teraz tędy. Ej, kurde, pa, jaki ten tunel jest długi w ogóle. Ej, o co chodzi? Ej, można stawiać i niszczyć przedmioty, jak się tak czołga? Tak, normalnie, stary, pa. Mogę wybudować tunel, stary, o, cyk. Ej, mocno, ej, serio. Nie widziałeś? Nie widziałeś, stary? Znaczy, widziałem, ale nie sprawdzałem tego czołgania A, sobie. Okej, okay, spoko, spoko. Ej, stary, ja mam mega rycie, bo nie wiem, czego się spodziewać na końcu tego tunelu. U kogo w domu będę, albo u kogo w bazie, stary? Jak myślisz? Obstawiaj. Ja myślę, stary, Dokness. Że... Dokness. Myślisz, że Dokness by mnie zaczął okradać? Ej, to by było dziwne, Dokness, ale... Dokness albo Shandy. Dokness albo Shandy. Ej, dobra, zaraz się okaże, chociaż nie wiadomo, jak długi ten tunel jest, ale trzymajcie kciuki, żeby nam się udało odnaleźć sprawcę i odzyskać itemy. Ej, bo ja chciałbym odzyskać moje itemy, bo one są sprzedaż, halo. O kurde, pa! Ej, pa to! Co ci w ogóle zniknęło? Stary, no, większość itemów z Netheru, które zbierałem, wiesz? Drewno, jakieś takie... Ej, zaraz! To ej, jest... Ej, stary, to jest baza fistaszka generalnie. Fistaszo! Tak, to jest baza fistaszka, ale to jest trochę dziwne, bo fistaszek dostał wczoraj bana, jak nie widzieliście, bana nie widzieliście wczorajszego odcinka, to zapraszam, ponieważ tam był odbanowany i zaczął odwalać i znowu dostał bana. Ej, to by było trochę dziwne, on by nie zdążył, stary, zbudować tego. Ej, co ty znalazłeś? Co to? Śmierdzi mi tu coś. Ej, stary, wejdź tam na dół. Ja się boję. Ja idę za tobą, no, ale idź pierwszy, jesteś czarny, to mi się nic nie stanie. Ej, co to za lawa? O co tu chodzi? Ej, co jest? Patrz co dalej, jest? Jakieś straszne rzeczy. Ej, ja nie wiem, czy ja chcę tam schodzić. Ej, tu jakieś zejście z wodą jest na dół i lawa. Ej, a, tutaj... ej, tutaj jest kopalnia, stary. Dobra, ej, nie, tutaj chyba nic nie znajdziemy, mordo. Ej, ale... ja bym szedł. Ej, halo, to wygląda... Czekaj, czekaj, stary, na razie musimy przejść do moich itemów, które są ukradzięte. Ukradzięte! Co za słowo w ogóle, Marcin? Ktoś mi okrada, stary, bardzo niedobrze. Super. Pa, i tutaj, ej, są moje itemy ze sklepu, czaisz? Czaisz, jak ej, to wygląda? Ile to tego nakradło w ogóle? Ej, on puszczył no sobie wagonik i to chodziło. Ej, jaki ten... Masakra, stary. Ej, ja myślę, że skoro fistaszek nie mógł tego zrobić, może to zrobił Karol? Piszcie, widzowie, w komentarzach, bo to jest... Ej, bo patrz, stary, tu jest normalnie jego chata. Wiem, a nie, może to zrobił fistaszek przed pójściem, stary, do więzienia, żeby sobie, wiesz, po wyjściu mieć ogarnięty, wiesz. Ja, stary, będę musiał zapytać Karola, stary, czy coś na ten temat wie, bo on ostatnio był tajemniczy, jak wpadł do mnie na live'a, pamiętajcie, live'y codziennie o 19:30, hehe. I on był tajemniczy, mi się wydaje, że on maczał w tym palce, ale dobra, wiecie co, ja dla niepoznaki nie biorę tych itemów, bo te itemy w sumie nie są jakoś dużo warte, nie ma tu netherytu, więc o tyle dobrze, ale zrobimy psikusa i zamienimy tory TO. Psikusa. Psikus w Minecraft, ej, serio. Zrobimy psikusa w Minecraft, stary, podmienimy tory i puścimy TNT w wagoniku, stary, i on jak będzie wchodził, to automatycznie te TNT tutaj wybuchnie. Ojojoj, jak ty chcesz to zrobić? Jak ty chcesz, stary, to połączyć? Wiesz, jak to kminie, żeby zrobić tutaj pół płytki, tu o, dookoła, nie? Okay. Poprowadzić redstone tutaj i że jak ktoś wbije, to automatycznie redstone z wagonika z TNT się wysadzi, stary. Ej, to możemy postawić zwykłe TNT gdzieś pod spodem na przykład. Ej, w sumie, ale nie, ja wiesz co, ja chcę, żeby to wysadziło, wiesz? Ten cały to, co tu jest, rozumiesz? A, czaję. Więc, stary, musimy żeby iść... nie pojechało w twoją stronę do TNT, nie, stary. Ej, nie, bo...
Ej, co jest? Gdzie ja zszedłem? Ej, on ma jakieś ukryte przejście, to jest strach. Ej, wow! Ej, znalazłem jakiś kanion porąbany, co jest? Ej, nie, tu nie idziemy, tu nie idziemy. Sorry, wracamy do mnie do domu, stary, i robimy taką akcję, że muszę zrobić ten wagonik, który odpowiada za przesyłanie energii. Nie ten, który daje prędkość, tylko ten drugi, stary, nie? No, czaisz. I dobrze, że odszedłeś od tego kanionu, bo miałem taki impuls, taką chęć, którą chciałeś nie mogłem powstrzymać, żeby cię zepchnąć. I tak przepraszam myślałem za te złe myśli, stary, ale to wiesz. Tak myślałem, stary. Ej, idziesz w ogóle? Bo ja jestem gdzie już przed... No idziemy do mnie do domu, stary, wracaj. Torami? Nie, no ja... No nie, stary, po co torami? Normalnie. Dobrze, dobrze, bo wiesz, tam ciasno. Co jest, co jest? Ja w ogóle wiesz. No ja wiem, o co chodzi. Dobra, w takim razie musimy sobie ogarnąć crafting na te tory. I muszę ogarnąć, czy mam w ogóle gunpowder albo TNT. Ej, mordo, masz może TNT u siebie w domku, czy coś? Nie. Nie masz totalnie? Zero? Zero TNT? Nul. Nul? Zero? Naprawdę? Nul, zero, mogę zobaczyć, może mam gunpowder, może. Ej, fajnie by było, jakbyś miał gunpowder, to by mega uratowało sytuację. Po skrzynkach. Stary, no to też jest dobry pomysł, bo wcześniej, ja się przejdę do moich... później znajdziemy. Ej, mordo, to ogarniesz ten? Domów, stary. Okej, okay. A no ta, ty masz dwa domy. Ej, bogactwo, w sumie prawie bogactwo, bo i jedno mam na drzewie, stary, w dżungli, więc średnio. No, ej, stary, ja to proponuję, żebyś ty ogarnął gunpowder, a ja ogarnę te tory, wiesz? Pasuje ci taki układ? O, czekaj. Masz jeden, to bardzo dobrze, Redstone muszę wziąć, czekaj, bo ja ogarniam żelazo, bo ja potrzebuję mam dużo do tych torów. Chcesz? Nie, ja mam też mam dużo redstone'a, ale potrzebujemy gunpowdera dużo, stary. Potrzebujemy gunpowdera, a teraz sobie przypomniałem, że tutaj w tych piecykach... W ogóle wiesz, ja ci oferuję pomoc, wiesz, ty mi mówisz, że nie chcesz, bo masz. Weź ty na drzewo spadaj, stary, wiesz? Ej, dobra, sorry, Dominik, nie chciałem być niemiły. Możesz użyć mojego redstone'a w tym odcinku? No dobra, mogę. Dobrze, ej, zrobiłem super, te tory, stary, w ogóle. Zrobiłem te tory, teraz potrzebujemy ogarnąć... A, okej, nie obrazisz się. Ty! Nie, żartowałem. Togi. Ej, no to sztos, to jednak nie musimy iść, kurde, rozwalać creeperów, bo jaki znalazł problem. Co więcej, mam piosek. O, zaczunio, masz piosek? Ej, to stary, dawaj z tymi itemami do mnie do domu, robimy a stary ty chcesz zrobić TNT, czy ja mogę, mam ci przynieść? Stary, ja mogę zrobić TNT, ale jak chcesz, to ty też możesz zrobić TNT. Ej, dobra, to je... Okej. Poczułem misję, wiesz, poczułem misję. Dobra, ej, stary, jak coś, to jestem w domu i czekam na ciebie. Tutaj mamy tory, mamy też to. Ogarniemy to normalnie. To tak być nie może, mordy. To tak być nie może, że tutaj Karol takie rzeczy robi. No, tylko ja się zastanawiam, w jakim momencie te TNT może wybuchnąć, bo ja bym chciał zrobić tak, żeby stary wybuchło na jego oczach. Wiesz, o co chodzi? Ej, czy ty naprawdę ufasz swojemu pomysłowi, żeby pakować to TNT w wagonik? Tak, stary, bo one do w sensie, mnie nie wróci. Jesteś pewien, że to zadziała na 200%, nie lepiej postawić zwykłe TNT? Nie, stary, nie, normalnie. Ja ci mówię, śmierdzi że ten... Śmierdzi mi jakimś fejlem i śmierdzi mi fejlem. Do domu, naprawdę. Nie, stary, ale u mnie do domu to nie dojedzie, bo tory są zniszczone, wiesz, w połowie trasy. Okay. Mordo, 1000 IQ! Dobra, gdzie ty dobra, jesteś? Luz. A ty widzę, idziesz tutaj, dobra. Siema czarny! Dawaj, siema, kury, dawaj te TNT. I lecimy z tym, czy ja z tego zrobię crafting? Dobra, mamy wagonik generalnie z TNT, jak możecie zauważyć. Idziemy robić to, co musimy zrobić, czyli generalnie podkładamy wagonik z TNT, tylko się zastanawiam właśnie, jak to możemy puścić. W sensie, stary, ty jesteś redstone'owym świrem, nagrywałeś z 3 lata temu redstone'a, stary, powinieneś ogarnąć jakiś mechanizm. Ja ci mogę to ogarnąć, ale za wagoniki nie ręczę ci, nie robiłem nigdy. Ale wiesz, bo ja wiem, na jakiej zasadzie to działa. Patrz, stary, chodź, ja ci szybko wytłumaczę. O, jesteś tu, pa. To, jak jest, stary, odpalone, okay, nie? Już pamiętam, już git. Stary, i na to najedzie wagonik, to po prostu wagonik eksploduje, nie? Wiesz, o co dobra, chodzi? Dobra, ja ci to nawet ogarnę, mogę ci to o, ogarnąć. O, sztos, dobra, więc zarąbiście, ej. Ale to musi być w tak, kurde, się zastanawiam po prostu, jak to można zrobić, żeby to miało dwie ręce i nogi, wiesz, żeby to było w miarę ogarnięte tak, że Karol wbija i od razu, stary, wybucha, nie? Wiesz, no wiesz, to, wiesz. Ja ogarnę, wiesz. Ogarnę, ogarniesz? Stary, wiesz, mam kminkę, no, masz ale potrzebuję stona przepalonego. Stona przepalonego, ej, tu. No. Stary, to masz to, masz te tory, masz redstone, masz patyki. Dzięki, czego ale jeszcze ja muszę wywalić już moje itemy, bo mam pełne skrzynek. Stary, wywal tu do tych skrzynek, co są ukryte. Tu, o. A, dobra, tak. Wyrzucam tutaj śmieci po prostu, tyle. Będziemy omijać. Dobra, git, stary. Ej, chcesz stona, tak? Stona przepalonego. Dobra, no. To ja idę ci przepalić stona. I mordunie, zobaczymy może, co wykombinuje Yahi, oby wykombinował coś ekstra.
Ekstra, będzie ekstra, normalnie. Będzie stary. Wystrzałowo, idę stary. Ej, nie mogłem znaleźć pieca, więc zrobimy tutaj przepalarkę. Masz tutaj drewno z brzozy, mordunio. Proszę bardzo, ej, trzymaj, o. O, dzięki, dzięki. I teraz zrobimy crafting. Nie wiem, który to już crafting w dzisiejszym filmie, mordy, ale... O, ja też zrobiłem jeszcze jeden, więc... Sztos. A, sztos. Ja zrobię jeszcze piecyk stary i tutaj dam piecyk. I tutaj dam do przepalania. Ej, a potrzebujesz tego? Stone'a? Bez kitu? Tak. Dobra, to przepala się stary. Więc przepala się na Stone'a, my możemy zobaczyć co on tutaj ma. Co? A, tam jest kanion. Dobra, nieważne, już wiem co tutaj jest. Możesz opowiedzieć w ogóle o swoim planie, Yahi? Jaki masz na to plan? Bo ja jestem ciekawy na przykład, nie? Patrz, tu są trzy brzozowe rzeczy. Postawię ciach, więc jak wejdzie na pewno zasili. No. Tu muszę skopać na dół i podstawić redstone pod spód. Ej, masz się... Mam siekierkę? Kurczę, jak ja pokażę. O kurde, co jest? Ej, diamentową nagle! No właśnie, stary, patrzę! Tak myślę, ej, co jest? Mocno, mocno, stary. Ej, muszę... Muszę i wyjść. Co, i redstone tutaj stary ten? Będziesz tak, podkładał? Będę musiał dwie negacje zrobić, żeby było git, ale będziesz tos, zaufaj, normalnie. Okay. Będzie kozaczunio. Będzie wykminione, amigo, picobello, i tutaj, macareno. Tutaj będzie karamba. Stał ten wagonik, ta? Karamba, co? Tu będzie wagonik ten stał? Tak. Na tych torach? Tak. Okej, dobra, sztos. Ej, ja tak, ej, a jakbyśmy zrobili tak, stary? Ale nie, bo to tak nie zadziała. Jakbyśmy zatrzymali wagonik w jakimś miejscu i ten redstone by aktywował tory i on by zaczął jechać po prostu, wiesz o co chodzi? O kurcze. Ale nie wiem, czy tak się da, nie, stary, nie, wiesz? Chyba się nie da. Chociaż, ej, możemy zrobić coś takiego, że przerobić tory, żeby podjechały pod drabinkę i tu wybuchnie. Czaisz? W sensie... Że jak on ale nadepnie ja bym chciał na płytkę, stary wysadzić to ten wagonik mechanizm... podjedzie pod niego i wybuchnie mu przed nogami. A, no wiem o co chodzi, stary, ale ja chcę ten mechanizm wysadzić, stary, wiesz? Ten, ten, który mi kradnie itemy, halo! Ej, tu mam prośbę, ej, stań obok tego, obok toru zasilającego i wykop dziurę w dół, widział, dokąd mam trafić przewodami. Mniej więcej. W sensie tak mniej więcej, ale okej, czekaj. O, dzień siema. dobry. Siema. O, okay, tutaj, git. O, git, proszę tak, bardzo. Tak, przetransportowałeś. Mamy to, dobra. I co, i teraz tutaj, a nie musisz, o kurde, wpadłem tu. Ej, czekaj, tu się da wyjść? O, tędy da się wyjść. Ojojoj, uważaj, bo tu dużo lawy jest. Dobra. Jak coś, nie? O, dobra, tutaj cyk. Ciao. Dobra, czyli co, czyli... O, no nie, znowu tu wpadłem. W które... O nie! Co jest? Płytka. Dobra. To tutaj musi pójść. Ej, sztos, dobra, już wiem. Ogarniemy już to normalnie. Eureka, będzie git, będzie porfabor. Będzie tak, no, Gigi Amarozi. Gigi Amarozo. Ej, masz może ogórka? Pochodnię czerwoną? Nie, nie mam, ma, stary, dobra, ale dałem ci patyki ci tam rzuciłem. Ej, nie potrzebujemy jednak stone'a, kłamałem, w sensie pomyliłem się. Okej, to w takim razie, ale dobrze, bo mamy tylko 9, stary, więc wiesz. Na luziku tutaj. Zapełnij podłogę, proszę. Aha, tym drewnem, stary, nie? Żeby tak, nie było żeby było, wiesz, tak, Gigi Marowo. Okej, dobra, jest kozacko, jest... A, tutaj nie mam... Ej, nie mam ciemnego, stary. Ja mam jedno. O, akurat. Dobra, git. I patrz, mamy to! No, zasila się, stary. Ej, to teraz, stary, ja bym proponował... Ej, dobra, to będzie git, stary. Ale ja musimy usunąć tą dźwignię, bo jak on ją włączy, to się popsuje. A, no tak. Ej, ale się zastanawiam, stary, czy powinniśmy kłaść tutaj wagonik po prostu, stary? Chyba tak. Myślisz, że tutaj? No dobra, okej. W sensie, bo ja ale myślałem... proponowałbym na wszelki wypadek zrobić tak. Odciąć to, postawić tutaj dwa bloki, żeby on nie odjechał. Ani nic, bo ja nie jestem przekonany, czy on nie zacznie zaraz jechać, wiesz? Ale stary, luz, nie, on nie odjedzie, bo te tory nie napędzają tego. Nie wiem właśnie, wiesz, jeśli nie znam tego... nie napędzają, stary, na luzie. Ale jesteś pewien, ty mi to ręczysz, jak wybuchnie, dobra. To i tak nie wybuchnie moja chata, więc easy, mordo. Dobra, więc czekaj, uwaga, ej, ale nie stawia jeszcze, dobra, cyk. Jak możecie zauważyć, mechanizm jest zrobiony, tutaj będzie generalnie ten... Ej, pamiętajmy, że jak będziemy stąd wychodzić, żeby nie wyjść drabinką. Ej, musimy wyjść w ogóle to... Tędy wyjdziemy, stary, tędy wyjdziemy, git. Ej, dobra. Jedzenie? Mam, mordo, trzymaj tutaj kurczoczka. W takim razie, stary, stawiaj ten wagonik i my stąd uciekamy. I miejmy nadzieję, że Karol popamięta, że nie powinno się, czy tam Fistaszek, nie wiem, osoba, która to zrobiła, możecie pisać według was, kto to zrobił. To strasznie wygląda, nie budzi respekt tylko... ten wagonik, budzi respekt. No, ale stary, chodź. O nie!
Ej, stary, co jest? Co jest? A szkielet! Łucznik! Łucznik! O, możecie napisać, jak myślicie, kto to zrobił? O kurde, creeper! Creeper! Wow, wow, ale dupnął, ale dupnął! Słuchajcie, miejmy nadzieję, że osoba, która kradła mi item ze sklepu, popamięta i kurde, no, że to na odcinku się wydarzy, albo, no nie wiem, w sensie, że w dobrej sytuacji to się wydarzy, że ktoś tam zejdzie i będzie bum, bam, bam i wiecie, wiecie o co chodzi. Więc w dzisiejszym filmie to by było na tyle, no trochę lipa jednak, że no ktoś takie rzeczy tutaj robił w sklepie, no ale mówi się trudno i ja to na live'ie, słuchajcie, te tory spod mojego sklepu porozwalam, więc wbijajcie dzisiaj o godzinie 19 na live'a, ponieważ tam będziemy się tym zajmować dalej. No i co, ja byłem MWK, to był kolejny odcinek z Ferajna. Wbijajcie w karty, wbijajcie na mojego Discorda, macie link w opisie, wpadajcie na kanał Yakimoza, ponieważ on też tam czasami coś nagrywa. Git, no. Czasami streamy robię, streamy git. Tak, dokładnie, więc to by było na tyle, widzimy się już jutro i dzisiaj o 19, mam nadzieję, że będziecie, trzymajcie się, na razie i elo! Yo, cześć!